Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dar Aragor, a to co oglądacie, moi drodzy, jest to It Takes Two. I ze mną jest Pysia. No hej. I dzisiaj kontynuujemy naszą cudowną, przepiękną i najlepszą przygodę tutaj z naszymi glinianą i drewnianą kukiełką. Nie są kukiełki, one mają duszę. To są kukiełki. Chodź, czerwony dywan dla ciebie. O! Wejście VIP! Co to jest? To są lipstiki? Fajne. Dawaj. Hey, buddy, over here. Tutaj na dole. Can you let us in? Sorry, kids, no minors. No, no. Oh, nie. We're just small in size. That's all. Yeah, right. Get out of here, kiddos. Excuse me, we are adults. You have some ID? Oh, no, we left it at home. That's what they all say. Yo, yo! Glow stick! They're with me! Dr. Hakim, my bro! Thank you! Yeah, yeah, yeah! They're my clients! Come on! Sorry about that. Welcome to the club. Enjoy the evening. Nie wiedziałem, że on jest tak lubiany. A no tak, przecież on to wszystko stworzył. On, o, wszyscy go lubią. Nawet jak była ta fabryka cukierków, też rozmawiał z jednym pracownikiem. No. Ale to byłby przypał, nie zostać wpuszczonym na własny występ, nie? No nie, to jeszcze nie jest chyba nasz występ. Halucynki? Halo? My będziemy po tym jechać. Wow. O mamo, co jest? Zobacz, że jak chodzimy, to za nami jest takie światełko. No wiem. W bit, zobacz. Ej, faktycznie. Dobra, idziemy? Juhu! Ja prawo. A ja lewo. Jakie to jest genialne. A! Wypadłam z toru, no nie. Jak? Ej, książka mnie przyniosła. Okej. Okay. No to padłam w toru troszkę. No. Szczerze, góra tego tunelu mi się kojarzy, że czasem na basenach, jak są jakieś zjeżdżalnie, albo w sumie nie tylko na basenach, to właśnie one mają takie paski, powiedzmy, takie serpentynki. Serio? No. Ale głównie to się na... Brawo. Znowu mnie książka przyniosła. Ale głównie to się na basenach. Jaka kulka disco, co jest? Halo? Ja ci powiem, że ja takich rzeczy nie kojarzę na basenach. Ale... A zjeżdżałeś na zjeżdżalni? A, no ale... Czy to aż tak przypomina? Znaczy, trochę mi się tak w sumie kojarzy, że... Czy nawet jak się ogląda filmiki na YouTube takich zjeżdżalni, jak ktoś sobie testuje czy coś, to właśnie były takie serpentynki. Okej. Okay. Maybe? Jak? Oczko jakieś! No to tak jest genialne. Czekaj na mnie! No ja nie mogę iść dalej. O! Genialne. Ta przeszka była piękna. Okej. Co ty wyprawiasz? To mnie popycha. Ej, no i do takiego klubu to ja bym poszedł. Aj! Widziałeś ten powrót? Godny mistrza. A to co? No, co za? No, chcę! Co za? Lol. What? Aha, co? Umie się przeteleportowała, ale okej. Okay. Kąd, dokąd? No tam delikatnie. What? Nie, coś. Umieranie jest tu piękne. Umieranie jest piękne.
To jest tak kolorowe, ja tak uwielbiam takie mapy. No to nie, to kurczę, one wyglądają jakby ktoś się tak trochę... Tak. Ja myślałam, że tam będzie to coś do złapania. Jest. Jest, ale... Tycia? Jestem, znaczy bujam się. Fajnie, że mnie olałaś. No nie mam wyjścia, muszę. Dawaj. Co? Ty teraz ty się wszyscy teleportowałeś. Ja po prostu jestem szybki jak wiatr. Jak błyskawica. O. Ja mam w to huknąć, czy co? Nie wiem. Ja nie chcę stąd iść. Jeju, lecz. Jakie ładne te kule. Lecz. Ładne jest to otoczenie. Co mamy tu zrobić? What? O, wiem. 3, 4. I po kulce. No nie no! No chyba nie! Tak. Ała. To skręca! Skręca na jak nas. Jak świetnie zrobione. Au. O. Au. Podwójny au. Au! A, można przez to przeskakiwać. Tak, tak. Brawo ja. Jakie to jest piękne, jak po bokach jest kolorowo. No au! Ja umrę zaraz. Ała, no! Ej, no ja zaraz umrę, naprawdę! Okej. Op, damy radę, dawaj. No, widzisz, ile ja dostaję łomot? To poskakuj ciągle. No. Wypadłaś! Znaczy nie wypadam, tylko wpadam... wpadam w dziurę, że tak powiem. Okej. Ała! Oj! I się skończyło. Ale fajowa kulka. Myślałam, że żeśmy coś zepsuli. Nie. Okej, zobaczmy co tu jest. Co to jest? Meduzy? Patrz jakie mam linie za sobą. Meduzy są u góry. Gdzie? Pas? Co tu się? Hey May. You know this has been hands down the weirdest experience of my life. Glad I didn't have to do it alone. Yeah, it's been crazy, dangerous, nerve-wracking. It's fine. Fun. Naprawdę bardzo ładny klimacik. Zarąbisty klimacik. You hear that crowd, May? Uda mi się? Yeah, this is exciting. O, serduszko chciałam narysować. O. Wow, jak się bawią. Glowstick party. Glowstick party. Ciekawe, czy one mogą zmieniać kolor. O! Ups. Hey, we didn't do anything. Why are they doing at us? Okay, baby, groovy. Woohoo! Come on, glowsticks, dance with me. What are you doing? Where are you going? Come on, glowsticks. Hey, Cody, May! Play some music! Make them dance! Maybe they will if you leave the dance floor. Yeah, dude, seriously, I think you're scaring them. Okay. Baby, I'm killing it! Can't you see my hip gyrations? Gdzie książka ma biodro? No tu. Czy właśnie był fokus na jego tak. Tyłek? Tak. To make the audience dance, you need to play the music! Get the audience on the floor! Let's DJ, baby! Ty DJ-ka, a ja śpiew? Nie, obdwoje DJ-ka. Oboje. Alright. Let's figure out this DJ thing. I'm sure we can make them dance again. Co ja tu mogę zrobić? Znaczy... Okej.
Ogarnię, że ja muszę myszką machać. Dawaj, na dole coś jest. To machaj. Ojeju. To było dziwne. Troszkę? Co tak powoli? Co zaś? Halo, co zepsułam? No prawiesz. O! Jak tańczę! O! To są kocie ruchy! Tak się puszczą muzykę. Pomyliłam SQ. Dobra, było. Pomóc? Nie, daję radę. Poszło. Kończymy. Let's dance. No i poczekaj impreza. Chciałam jeszcze tańczyć. Nie, lecimy. Czemu on ich wciąga? Co? No bo musieliśmy publikę zebrać, zebraliśmy wcześniej, wiesz, orkiestrę, teraz publika. Jakie fajne! What? O mamo! Wyrwałeś. Nie. Tak. Nie wiem czemu. Ała. Jakie to skończyło? Aż się przypominają wyścigi z GTA 5. A to nie, to mi kangurkało. Tam było identyczna rzecz. Uwielbiałem to. O Jezu, co? No do kosmosu lecimy. Co teraz? Nie wiem co to jest, ale też chcę trochę. No mogliście. Ej, w którym przecinku jedliśmy muchomorki, to może dlatego? Tak, w ogrodzie, no. Dokładnie go. Strasznie mi wibruje tempo. Tragedia. Jak nas złapał? Ej, on się zrobił miły, zauważasz? Znaczy, wydaje mi się, że wcześniej też był miły, ale po prostu my tego nie docenialiśmy, że tak powiem, jako May i Cody. Nie. Co nie? Po prostu nie. Jak nuci. You hear that, May? You hear the anticipation? I haven't performed in front of an audience for ages. May, it'll be fine. Just think of them all in their underwear. Yes. That will make you relax. Cody, let's go prep the stage. Okay, Buck. Hey, May. Break a leg.
Czemu on ją zostawił? Cody, no, ty to jesteś, kurczę, gwiazdą. No, just seeing from your heart, you weren't born to be perfect. You were born to be you. A ja w końcu coś mądrego powiedział. Mogę ją umalować? No nie, no po co? No zrobię się makijaż, no. Jest z drewna. No i co z tego? Drewno też się impregnuje. Halo, a ja? A ja? Ale nie, fajny motyw, ale ja, gdzie ja? No pewnie potem będzie to samo, tylko z tobą. Chcę jeszcze sprawdzić, czy coś tu się... Nie mogę biegać! Mogę się zepsuć, a ja nic nie mogę zrobić. Czekaj, żeby mi tutaj cutscenka jakaś nie wyskoczyła. Jak zerknę, co to jest. No to już się nie da nic zrobić. Szkoda, kurczę, że z tym lustrem nic nie mogę. No dobra, idziemy. Zwiedzamy. Znaczy ty zwiedzasz. Że po czerwonym dywanie idę, to już w ogóle. No gwiazda. No widzisz, gwiazda, to wiesz. Przejścia nie ma. A, jednak jest. I teraz jest twoja część pewnie. Fajne takie zmiany. No, fajne. Ja też się nie mogę nic zepsuć. Mogę cię zobaczyć? Na pewno. Nie. Aj, tepnęło mnie gdzieś. Dobra, jedziemy. Ja weź zobacz w lewo, na dole. Może tam będę. O, tu gdzieś. Nie, tu nic nie ma. Nein. Okej. Ale szczerze, bardzo fajny motyw, że... Dużo lepiej zrobiony niż ogród. O. Nie, ogród też był fajny. Ale to jest... Ale to jest taki motyw właśnie, że sami sterujemy pojedynczo, więc to jest dla mnie super. No co, to nie podobał ci się Cody Pomidorek? No Cody Pomidorek był super, ale... Cody Frytka. To jest wyjątkowe. Dokładnie. Remix. A. Jezus, ile nut. Dobra, wielka chwila teraz. No. Classic Children's Stories, okej. Hi guys. Do dzieła. Ej, szczerze? Tak patrzę na to, oni wyglądają ultra creepy. W sumie no, do horroru by się nadali. Oni są bez głowy. O mamo, ile glustików. Dajesz, dajesz, wielka twoja chwila. Ciekawe, czy tu będę musiała coś robić. Pewnie tak, nie dadzą to jako jednej wielkiej kascenki, niemożliwe. Come on, May. You can do this. I believe in you. Come on. O, dawno jej nie było. Mhm. Jak ona miała na imię? Nie wiem. Nie mam pojęcia, gdzie ona idzie w ogóle. Na co ona patrzy, to mnie bardziej... Ach. Nie wieszaj się, dziecko. Co ona kmini?
Da mamie, tak jak wcześniej były te kule, że ona reagowała i tak dalej, to ona to też zareaguje. Słodkie. Mhm. O. Ja widzę kota w tle. Też widziałam kota w tle, ale nie chciałam się wydrzeć. Hamowałam się resztkiem sił. Dawaj, grubciu, robisz to. Nie obrażaj go. No jest tak trochę duży. Nie jest duży. To jest kubka gliny, to się musi jakoś trzymać. Tak to śpiewać każdy może. Nie psuj klimatu. Ej, liczyłem, że serio dadzą normalną piosenkę. Może to dopiero początek. Czemu ja latam? Trzeba, żeby... że tak powiem, na odwagę wzięła coś, zanim weszła na scenę, czy o co chodzi? Ty też? My wracamy do swoich ciał. No to gdzie czwarta część? Nie dostaliśmy przecież. Chyba nie musimy. Szczerze, jestem ciekawa, czy książka nam zostawi wybór, czy wracamy do siebie, czy nie. Chyba nie. Ciekawi mnie to po prostu, wiesz, jak będzie właśnie wyglądało zakończenie. Spitalaj. Nie! No weź! No nie! No, ja się potem no weź! Wpry. Jakie ty masz ręce duże w porównaniu z nią? Mówiłem, że jest duży. Proszę cię, nie waż się nawet. Sama chciała, żebym trzymał ten nigryk. Dobrze, ale... Nie zepsuj klimatu. Tak, dokładnie, ja cię znam. Ej, potem padł, wybuchnie mi w rękach, naprawdę. Tak to jedna książka może naprawić życie młodej parze. Mi się wydaje, że bardziej niż książka to po prostu chęć jakiejkolwiek współpracy. No nie, to książka zrobiła, no co ty? No tak, ale wiesz, no książka tylko dała zadanie, my sami żeśmy je musieli wykonać, nie? Ale no to książka zrobiła wszystko. Nie książka. Książka. Ale trochę hamowa, że tak się publicznie całujemy. Oni wyobraź sobie, że teraz te glostyki zapłaciły po to, żeby zobaczyć, jak zwykle ludzi lata i się całuje. Come on! Zabrał mi tekst. Adios. Adios. O. O, tutaj nie jestem taki gruby, ale jestem stary. Nie jesteś stary, no co ty? Czy pocałunek tu była na prawo? Ale wydaje mi się, że musiał być... Szczery, tak
No tak. Tak, tak, tak sam sobie by nic nie dał. Nie, no tak, to na pewno. Ty też jesteś stara i brzydka. Mamy 10-letnią córkę około, nie mamy 20 lat. Cody! May! It worked! Yeah. Yeah, we're back! Where's Rose? Rose, właśnie. Jak ona się zmieni w coś, to nie wiem. Rose? May. What? A letter. Dear Mum and Dad, I'm sorry that I did this to you. I know how to make everything good again. Gdzie ona idzie? All you have to do is stop fighting. I know I'm not a perfect daughter. Wait, what? I'm sorry I don't like to brush my teeth. I'm sorry I read books after bedtime. I'm sorry I don't put my toys where they should be. I know it's my fault you want to divorce. She's blaming herself. She thinks it's her fault. I'll leave you alone so you can become friends again. You should be friends. I love you, Mum. I love you, Dad. Skupiała. P.S. I have my pocket money to buy a bus ticket. Don't worry. No gdzie ona niby pójdzie? Kanapkę jej lizaka. Szczerze, zabrakło mi słów, w sensie zatkało mnie. No to trochę smutne. To jest bardzo smutne. Rose! Sweetie! I'm so sorry. Don't worry about me. You can go home. No. Rose, honey, it's not your fault that we've been fighting. It isn't. No, Rose. It was never your fault. Okay. So, does that mean you can become friends again? Honey, listen, whatever happens, your mom and me, we will always be there for you. And we'll always love you. Always. Książka. Where did you find this? I found it at school in a trash can. Well, I'm glad you did. Sometimes you can find real treasures in the trash. Come on. Let's go home. Trochę takie Jumanji, ta książka. Okay, so Rose, if your mom had to fight an aggressive squirrel double her size, who do you think would win? Mom, of course. You're right. And that's why I like to hang out with her. Cody. I used to think you were completely irrational. But I have to say, you make more sense now. Teraz zdobyłem osiągnięcia. Mi trochę zabrakło słów, w sensie zupełnie nie spodziewałam się tego zakończenia, że Rose może uciec. Nie przeszło mi to nawet przez myśl. Znaczy tak, to było dosyć wyjątkowe, to akurat prawda, takie po co, dlaczego. Nietypowe. Tak, po co, dlaczego, tak. Ale ej, dobrze się skończyło, wbrew pozorom. Nie, skończyło się bardzo dobrze, bo wydaje mi się, że oni się pogodzą, a jeżeli przynajmniej się nie pogodzą, to są w stanie bardziej zrozumieć siebie. Nie, już się pogodzili. Słucham? Już się pogodzili. Wiesz co, tak, tylko chodzi mi o to, że nie jest w grze powiedziane, co się stanie dalej.
Nie było, że dlatego się z nią trzymam. To będzie, że są już razem. O! My ją kojarzymy. Tutaj poza tym też masz cutscenki. No. Nie wiem. Oni wracają, książka wraca w... Idzie w honorowe miejsce i wszystko będzie git. No ale to jest w sumie smutne, że często właśnie dzieci obarczają się winą za rozwód rodziców. I że właśnie Rose spotkało to samo, że myślała, że to wszystko jest jej wina. Ja tylko jedną rzecz na przerwę ci powiem. Tam były pokazane osoby, które podkładały głos i nie wiem, czy ja dobrze zobaczyłem, bo zauważyłem w ostatnim momencie, ale Cody i książka to jest jeden i ten sam gościu. Niemożliwe. Ja jeszcze zobaczę sobie, jak będę montować, ale chyba tak. Ogólnie powiedz, jak uważasz, jak ci się podobało, co najbardziej, co ci się nie podobało, no słucham. Szczerze, gra według mnie zasługuje na takie mocne 9,5 na 10, bo daje do myślenia faktycznie. W sensie, to nie jest tak jakby gra, którą przejdę i potem o tym nie myślę, tylko to jest właśnie taka gra, nad którą się można zastanowić, bo same zmiany też w niej były fajne. To, że... O Jezu, mi kość strzeliła. Same zmiany w niej były fajne. Na przykład to, że co chwilę nam się zmieniały atrybuty i jakieś takie narzędzia, którymi się posługiwaliśmy, no to wydaje mi się, że to było bardzo właśnie w porządku, bo nie dało się tym nudzić. Że tak powiem, nie było tej monotonności, bo jak ona się zaczęła pojawiać, to zostały nam zmienione narzędzia. Również scenaria i tak dalej. A co mi się nie podobało? No, co się nie podobało? No bo podoba to dużo rzeczy, można mówić właśnie. Ja mogę pochwalić na pewno grafikę. Dla mnie to, ja lubię takie na przykład właśnie własnoręcznie rysowane. To wygląda trochę jak własnoręcznie rysowane, to nie jest realistyczny w żadnym bądź razie. Ja uwielbiam takie rzeczy, bo Life is Strange był wykonany w bardzo podobnym stylu, moim zdaniem, i ja się po prostu świetnie też przy tym bawiłem i to trochę mi to przypominało, więc... Ja za styl graficzny też mogę powiedzieć, wow, piękne, fajnie wykonane, animacje, cudne, pomysły, przemyślenia, mapy, design, to wszystko jest ekstra. Ja się nie mam do czego przyczepić. A takie topowe, top na przykład, która mapa ci się najbardziej podobała? Śnieżna. I dlaczego? Dla mnie Śnieżna była genialna. Mi się Śnieża podobała pod względem, że była duża różnorodność i otwarty świat bardziej był, nie było liniowo. Był bardziej otwarty i się robiło to, co się chciało. To było super, super. Ale na przykład wizualnie to najlepsze były właśnie takie jasne, kolorowe mapy, gdzie dostawało się oczopląsu. To było też genialne. No tak, to też były fajne. Minigierka? No. Najlepsza? O kurczę, najlepsza minigierka? Chyba te lasery. No. Które, że tak powiem, się puszczało i się puszczało salwę do drugiej osoby. Te lasery chyba były najlepsze, tak mi się wydaje. Tak. Szachy. Szachy. To się zgadzam. Szachy też były spoko. A to była jaka? O, kubek żela. Nie, ty też laserki. Gdzie masz? W... Quality Designer. A, w designerach, okej. Okay. Jonathan Nowak. Znaczy, typowe, teraz szukamy polskich nazwisk. Ja, no tak, no zawsze tak jest. Typowe. A co, jaka? Do czego byś się przyczepił? Do niczego. Ja nie mam do czego się przyczepić. Ja się świetnie bawiłem, dla mnie to było super. Czekaj, lokalizacja polska. Nie kojarzę nic. Ale warto zerknąć, że jest ich aż... Kurczę, pięcioro. Ja się nie przyczepię do żadnej rzeczy. Naprawdę, ja stwierdzam, że ej, super było. Miło, fajnie, zabawnie. Nie mam do niczego się przyczepić. Dawała różnorodność. Znaczy... Przyczepić się mogę do jednego, że to... Znaczy, przyczepić, no to mogę powiedzieć, że w zależności ta gra będzie tak fajna, w zależności z jaką osobą się zagra. Bo jak się trochę zaczniesz nie dogadywać z drugą osobą, coś z czym się kłócić, no to come on, no już... Tak, to może z tego wyjść... Mogą z tego wyjść nieporozumienia. A nie, my się dogadywaliśmy. Ja tylko ci powiem, QLOG SA. Kojarzysz firmę polską? Bo robili tłumaczenie. Nie wiem, ja pierwszy słyszę. Wiesz co, nie siedzę w takich firmach. To nie jestem w stanie powiedzieć. Właśnie ja lubię zawsze tak obserwować takie rzeczy. Więc... Znaczy tak, ja też właśnie sobie tak patrzę, ile w ogóle osób brało udział przy tworzeniu tej gry i jej testowaniu. No to jest... Masa ludzi, ale szczerze mówiąc, gierka wyszła bardzo, bardzo fajna.
naprawdę bardzo fajna. Tak, ja mogę tylko powiedzieć, że Q-Lock SA chyba, jeśli dobrze zauważyłem, to tłumaczyło też na przykład Mortal Kombat. A możliwe, nie wiem. To jest wasza... Ja mówię, bo ja czytam, znalazłem i teraz patrzę, warszawskie studio, więc okej, warto wiedzieć o takich markach polskich. Nie no, oczywiście, że warto wiedzieć. Nie no, ogólnie super. Ja liczę, że jeszcze coś będzie po napisach końcowych, bo często twórcy ukrywają takie rzeczy. Ja sam byłem świadkiem, że chyba w Assassinie było parę razy coś ukryte pod sam koniec napisów. Więc na pewno ja chcę przejść przez całe napisy. Znaczy nie, bo właśnie możemy sobie też teraz porozmawiać o całej grze. W sumie jedyne, do czego ja się mogę przyczepić, to może troszeczkę drewniane animacje postaci już żywych. W sensie na przykład twarzy. Bo May i Cody tak. byli dopracowani. Bo May i Cody byli faktycznie dopracowani, ale May i Cody jako ludzie i Rose mieli takie troszkę drewniane animacje. To ja tutaj tak sprostuję, to tak, to do tego można się przyczepić, ale to jest styl designerski po prostu, bo Life is Strange miało to samo. Nie, to jest po prostu nie pójście w realizm, tylko właśnie w takie inne odą, taki bardziej, nie wiem, to będę mówił kreskówkowy. Life is Strange miało zupełnie to samo, to nie było, że każdą mowę właśnie było wszystko widać, jak mówi postać, tylko to było właśnie bardziej takie prościej zrobione. No tak, ale to jest jedyna rzecz, do której ja się teraz mogę przyczepić. Tak. No więc żeby nie było, że ta gra nie ma minusów, to mi się rzucił w oczy taki przynajmniej jeden. Tak. Zawsze łatwiej jest się przyczepić, moim zdaniem, do gier, które mają minusy. To znaczy, łatwiej się rozgadać do gier, które mają jakieś minusy, bo zawsze się wypowiesz na tych minusach. A ja tutaj nie mam co, my w trakcie gry po prostu zachwalaliśmy tą grę, nie było żadnego problemu, no nic, po prostu. Tak, bo to jest niesamowite, na ile twórcy musieli wpaść pomysłów, żeby zrealizować tą grę w ogóle, no bo kto by pomyślał, że dajmy im magnesy. Tak, niech się bawią, albo nawet takie pierdoły typu, dajmy im śnieżki, niech się zrzucają z tych mostów i tak dalej. No, kto by o tym pomyślał? Tak samo jak w pierwszym epizodzie mi się wydaje, ja miałam młotek, ty miałeś gwoździe, ja mogłam tłuc szklanki. Tak. Mogliśmy wpływać na otoczenie faktycznie. Tak, zgadza się. Ogólnie ja powiem tak, ominęliśmy jedną minigerkę. Gdzie? Nie wiem, ja patrzę wszystkie. Odkryliśmy 24 minigerki na 25, czyli gdzieś nam zaginęła jedna minigerka, więc... Może w ogrodzie coś, bo w ogrodzie mi się wydaje było mało. Możliwe. A jesteś w stanie stwierdzić na jakim etapie? Nie, ja nie jestem w stanie. Ja widzę po prostu ile minigenek. Mamy 22 wygrane były u ciebie, 35 u mnie i jeden remis. Okej. Okay. Znaczy szczerze... nie odkryliśmy, przepraszam. Nie ukryliśmy, widzę, gdzie nie odkryliśmy. Nie odkryliśmy, to było pomiędzy larwami a wyścigami ślimaków. Jest jakaś minigerka jedna. No to ogród, tak myślałam właśnie. Gdzieś w ogóle sobie ten ogród. Ty masz jeszcze plus 10 punktów za wejście na Shed Hell Tower. Tak, no. Halo, jest podliczony Hell Tower, czy nie będzie? Nie ma. Nie wiem, ale to jak ty się wtedy męczyłeś z wejściem do Hell Tower, to było po prostu przepiękne. Ej, zrobiłem 20 minut, ale jest zrobione. Jest zrobione. A nie więcej? Bo ja pamiętam, wtedy sobie chyba chodziłam po tym mieście i ja sobie patrzyłam. Nie wiem, ale to strasznie długo było. No ale dobra, no. Tyle, no, przeszliśmy, było super. No, tak, znaczy, osobiście, szczerze, jak patrzyłem, co ludzie dawali, 9 na 10, 10 na 10 i że ta gra jest super, mega innowacyjna i tak dalej, nie, ja tego nie powiem. Gra jest ekstra, tak, super do pogrania w dwójkę, ale to nie jest 10 na 10 nadal. Nie wiem, jakoś... Na pewno nie nazwę tego innowacyjną, bo kiedyś było takie coś też na PS-ie było... My Little Planet? Lub coś takiego. No to nie pamiętam. I to też się chodziło takimi malutkimi ludzikami, tylko z różnych gier, takimi szmacinymi lalkami też się jakieś poziomy przechodziło, więc... Bardzo mi to przypominało. To znaczy, czy jest innowacyjna? Ciężko powiedzieć, ale tak, na pewno nie znam za wiele gier, gdzie jest dzielony ekran. Tego się nie robi. Tego się nie robi, bo najczęściej jedna osoba... ma swoją perspektywę, druga osoba ma swoją perspektywę i my tego nie widzimy. Nie, prędzej się po prostu nie opłaca. Po prostu się takie rzeczy się nie opłaca, bo to jest super gra. Jak zagrasz,
obejrzysz raz, ale to tyle, zostawiasz, ewentualnie wrócisz kiedyś może do minigierek, ale nie, że zagrasz całą historię od nowa. Takie gry się, no przynajmniej tak się nie robią, bo one mają dużo gorzej, mogą się sprzedać, łatwiej sobie zaspoilerować i tak dalej, ale nie, ogólnie super, ja się bawię świetnie. Ja też się bawiłam świetnie, bo ze względu nawet na te minigierki, te przerywniki, że nie dość, że mamy fabułę, to za to trzeba pochwalić twórców, że jest naprawdę mnóstwo znajdziek, jest mnóstwo jakichś takich cutscenek, jest mnóstwo rzeczy, które po prostu normalny gracz byłby w stanie, że tak powiem, ominąć, bo idąc tylko i wyłącznie robiąc fabułę, ominęlibyśmy po prostu bardzo, tak, bardzo dużo rzeczy. Tak, tak, tak. Sam fakt, w zależności od tego, jak zginiesz, postać powie inny tekst. No, to też było dużo fajne. No, przemyślane też zabijanie siebie, drażnienie, no na tym trochę to polegało też. Tak, ale teleportu w wieży zegarowej to już mnie wyłączyli i potem grę zepsuła. To było dobre, to zepsuta była gra, ale to było ciekawe zepsucie. Ale było znaczy, takich parę momentów, no. To był wtedy mój test, wtedy pamiętam, bo chciałam właśnie tak sprawdzić, czy gra ma system antydebilowy. Okazało się, że nie. W tym wypadku nie. W tym wypadku nie miała, ale jaką byś dał ocenę końcową? Nie, no... I co wpływa na to, że nie jest wyższa? O, to już tak kończąc. Ja jestem po prostu sceptyczny. Ja, żebym dał 10 na 10, to ja musi gra, wiesz, tak mnie mega super poruszyć. Nie wiem. Ja się muszę rozpłakać, muszę zapamiętać to na wieki, tą grę i tak dalej. Nie wiem, ja dam 9 na 10, bo się do niczego nie przyczepię. Do niczego się nie mogę przyczepić. Super gra. Tyle powiem. Ale to nie jest taka gra, którą ja później będę wspominał na przykład przez 3, 4, 5 lat. Na przykład tak Life is Strange sobie zawsze wspominam. Więc no ja dam 9 na 10. Po prostu. Okej, rozumiem. U mnie też mi się wydaje, że takie 9 na 10 byłoby dobrą oceną. Tak mi się po prostu wydaje, że to jest właściwa ocena. Bo tak jak ty powiedziałeś, nie ma się do czego za bardzo przyczepić. Ja mówię, ja jestem oczarowana ilością urozmaiceń w tej grze, ilością znajdziek i tak dalej, tych przerywników. Sama w sobie historia jest też bardzo ciekawa. Książka to jest w ogóle top of the top. Książka jest moim mistrzem, mimo tego, że mnie drażniła niesamowicie. Jest niesamowita ta książka. Mi się wydaje, że takie 9 na 10, bo jeszcze gra daje właśnie taki morał, że mimo wszystko trzeba ze sobą współpracować i nauczyć się rozumieć drugą osobę, żeby dojść do porozumienia. Nie. Że trzeba tego chcieć. No tak. No to wszystko, co nie? Tak mi się wydaje, że to chyba wszystko, co mamy do powiedzenia na temat tej gry. Chcesz jeszcze coś dodać od siebie? Nie. Nie, no to ja wam dziękuję za oglądanie. Ja też nie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, te 23 odcinki. Ja was zachęcam do obejrzenia innych serii, jak i zobaczenia większej ilości gier na moim kanale. A teraz, moi drodzy, jak to mówi książka, adios! Pa, pa, adios!